Witam wszystkich widzów na naszym kanale MasterMatch Online. Dzisiaj moim gościem jest Damian Szczepański, założyciel AdFox, czyli usługi do tworzenia skuteczniejszych kampanii reklamowych na social media. Wiemy, że social media to świetna platforma do komunikacji z naszymi znajomymi, ale też fantastyczne narzędzie do optymalizacji naszych działań marketingowych. I ci, którzy wiedzą, jak je wykorzystać, z pewnością mają przewagę konkurencyjną na rynku. Ale ja wiem z doświadczenia prowadzenia e-commerce, że to tak nie zawsze wychodzi. Dlatego dzisiaj jest z nami Damian. I Damian, powiedz nam proszę, dlaczego kampanie na Facebooku nie działają? Po pierwsze, witam Twoich słuchaczy, witam Ciebie również po raz drugi. I od razu postaram się przejść do meritum, czyli do odpowiedzi na Twoje pytanie. Dlaczego kampanie na Facebooku nie działają, jest dość obszernym pytaniem. Pierwsza rzecz, która jest kluczowa przy odpowiedzi na to pytanie, to to, czy kampanie są odpowiednio ustawione, tak? Czy zostały stworzone przez specjalistę, ale zanim nawet te kampanie mogą zostać stworzone i mogą zostać odpowiednio skonfigurowane, istotne jest również odpowiednie przygotowanie strony internetowej. Już nie chodzi mi tutaj o to, czy strona dobrze wygląda, czy dobrze funkcjonuje, tylko też o to, czy strona posiada odpowiednie kody i skrypty, które przekazują informacje do platformy reklamowej. Weźmy tutaj przykład Facebooka. Przykładowo Facebook oferuje możliwość przesyłania do konta reklamowego informacji o tym, gdy ktoś doda coś do koszyka, gdy ktoś coś kupi, gdy ktoś zapisze się na newsletter, gdy ktoś wykona jakąkolwiek ważną z naszego punktu biznesu interakcje i my chcemy jako reklamodawcy w pierwszym kroku zawsze przygotować swoją stronę w ten sposób, aby po prostu Facebook te informacje otrzymywał. Więc jest to pierwszy krok, tak, który może być odpowiedzialny za to, że kampanie reklamowe nie działały. Czyli jeżeli nie było na stronie takich skryptów przesyłających informacje o ważnych biznesowo zdarzeniach, no to to z największym prawdopodobieństwem mogło być odpowiedzialne za nieskuteczność kampanii. Drugim krokiem jest właśnie wspomniane na samym początku w złej kolejności ustawienie kampanii. Jeżeli mamy już skrypty zaimplementowane na stronie Facebook, Instagram i platformy powiązane, rozpoznają, co dzieje się na naszej stronie, kiedy użytkownik powiedzmy dokonuje zakupu, czy też wypełnia formularz, czy też wypełnia, zapisuje się na newsletter, kiedy te platformy są w stanie to rozpoznawać, możemy przy odpowiedniej konfiguracji kampanii optymalizować te kampanie właśnie pod dane zdarzenie, czyli na przykład optymalizować kampanię bezpośrednio pod pozyskanie nowego klienta czy pod wygenerowanie sprzedaży. Kolejną istotną rzeczą jest mierzenie wartości tejże sprzedaży, prawda, żeby mieć zawsze relację to w porównaniu, w odniesieniu do tego, ile przychodu jesteśmy w stanie wygenerować z danej kampanii właśnie w relacji do kosztów reklamowych. Jeżeli to jest odpowiednio ustawione i już mierzymy, prawda, z której kampanii, z której reklamy pozyskujemy danego klienta czy też danego leada, jesteśmy w stanie po pierwsze podejmować dobre decyzje biznesowe, ale po drugie jesteśmy w stanie używać algorytmów sztucznej inteligencji Facebooka do optymalizacji tychże kampanii na podstawie danych. I jest to drugi właśnie z tych powodów, to znaczy jeżeli ktoś tejże optymalizacji nie wykorzystuje lub wykorzystuje ją nieumiejętnie, no to po prostu jego kampanie nie będą działały. Kolejnym aspektem jest strona internetowa i nasza oferta. Jeżeli nasza oferta jest atrakcyjna, przyjazna klientowi i kampanie są odpowiednio skonfigurowane, to mamy szansę w dość prosty sposób
pozyskiwać klientów właśnie przez kanały typu Facebook czy Instagram, dlatego że systemy optymalizacji reklam pomagają nam docierać do osób, które z największym prawdopodobieństwem dokonają u nas zakupu, ale tak jak wspominałem, do tego, żeby te zakupy były możliwe, potrzebna jest właśnie odpowiednia oferta, czyli musimy mieć produkty i usługi, których ludzie potrzebują, które są, prawda, rynkowo, że tak powiem, rynkowo konkurencyjne. Jeżeli już mamy takie produkty lub oferujemy takie usługi, na które jest popyt i mamy odpowiednio skonfigurowaną kampanię i mamy wszystkie skrypty przekazujące dane do kont reklamowych, a kampania dalej nie działa, no to kolejnym krokiem jest sprawdzenie bezpośrednio już strony internetowej czy sklepu internetowego, czy nie należy go, czy też tej strony po prostu zoptymalizować. I do tego służą dodatkowe narzędzia, czy też robione są najczęściej takie testy AB, które po prostu pomagają sprawdzić, czy dana zmiana na stronie internetowej bądź w sklepie internetowym pozytywnie przełoży się na końcowy rezultat. No i są to takie pokrótce najważniejsze aspekty, które mogą być odpowiedzialne za to właśnie, że kampania w social media czy też kampanie na Facebooku i Instagramie nie działają. Czyli podsumowując, po pierwsze, pierwszy aspekt, czy mieliśmy odpowiednio zaimplementowane kody marketingowe na stronie typu Pixel Facebook i eventy Pixela Facebooka. Drugie, czy nasza kampania została odpowiednio skonfigurowana i jest w stanie korzystać z tych danych. Trzecie, czy w ramach tej kampanii jesteśmy w stanie wygenerować odpowiednią ilość danego typu konwersji, aby system uczenia maszynowego mógł zadziałać. Kolejną kwestią jest to, czy nasza oferta bądź też reklama jest przyjazna dla klienta, jest interesująca dla klienta, dlatego to, co my zawsze robimy, to polecamy naszym klientom tworzenie jak najwięcej postów, czy też jak najwięcej kreacji reklamowych, aby właśnie nie tylko nasi klienci, czy też klienci naszych klientów mogli zdecydować, która kreacja im się najbardziej podoba, ale również, aby system uczenia maszynowego mógł wybrać, która reklama uzyska u niego najwyższy wskaźnik jakości i tym samym, której reklamy wyświetlenie będzie najtańsze. Następnie, jak to jest już zrobione, to kolejnym punktem, tak jak wspominałem, jest atrakcyjność oferty i już takim ostatnim de facto punktem jest optymalizacja landing page'a, strony czy też sklepu internetowego. Dziękuję, Damian. To było bardzo kompleksowe omówienie, a ja pamiętam, że nawet wczoraj rozmawialiśmy ze wspólnikiem o Pixelu na naszej stronie e-commerce, więc świetnie się składa. Powiedz mi, Damian, w jaki sposób my jako MasterMatch możemy Tobie pomóc? Z kim chciałbyś się skontaktować? Chciałbym się skontaktować z właścicielami portali oferujących ogłoszenia swoim klientom. Przykładowo z portalami typu pracuj.pl, czy z portalami typu, czy z właścicielami portali, bądź z prezesami spółek typu OLX. Wiadomo, że są to bardzo duże firmy, aczkolwiek kontakt do takiej firmy byłby dla nas na pewno bardzo pomocny. MasterMatch mógłby pomóc nam również w docieraniu do firm oferujących usługi komplementarne do usług marketingu internetowego. To z pewnością będziemy dopasowywać Was razem, a powiedz mi, w jaki inny sposób Ty możesz pomóc innym osobom MasterMatch?
My po pierwsze jesteśmy w stanie zaoferować usługę dostępną w ramach AdsFox, jak również nasze narzędzia, w tym między innymi narzędzie Data Driven Tool do automatyzacji kampanii marketingowych właśnie na Facebooku i Instagramie, ponieważ w ramach naszej usługi, w ramach naszych narzędzi jesteśmy w stanie zautomatyzować kampanię dla klienta w taki sposób, żeby były one całkowicie mierzalne, optymalizowane na podstawie danych oraz żeby były po prostu odpowiednio skonfigurowane i odpowiednio ustawione. Ponadto jako firma stworzyliśmy jedyną na świecie, czyli przynajmniej jedyną na świecie znaną mi automatyzację do implementacji skryptów śledzących w narzędziu Google Tag Manager, więc my takie rzeczy również przygotowujemy dla klientów zdecydowanie poniżej ceny rynkowej, ponieważ mamy do tego jedyne na świecie tak naprawdę, przynajmniej znane mi, tak jak mówię, narzędzie do automatyzacji tego procesu. No i tak naprawdę klienci korzystający z naszych narzędzi czy z naszych usług, jedyne czym muszą się zajmować, to tworzenie zwykłych postów i zwykłych reklam, a już te reklamy czy też te posty po prostu automatycznie są dodawane do kampanii, które są po prostu na tyle zautomatyzowane i na tyle odpowiednio skonfigurowane, że są w stanie wygenerować dużo lepsze rezultaty niż w przypadku standardowej agencji marketingowej. To brzmi bardzo ciekawie i myślę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie teraz właśnie na Twoje usługi, więc moi drodzy słuchacze, jeżeli interesują Was kampanie reklamowe w social media, to śmiało chodźcie na naszą stronę mastermatch.online i opublikujcie swoją prośbę o wiedzę. Waszymi pytaniami zajmą się tacy specjaliści jak Damian, po to, abyście mogli zaoszczędzić masę czasu na wyszukiwanie i weryfikację partnera biznesowego i po prostu szybciej osiągnęli z nim Wasze cele biznesowe. Dziękuję Ci jeszcze raz, Damian, za czas. Dziękuję Ci również za zaproszenie, za czas i pozdrawiam Twoich słuchaczy. Cześć.